Jurzem jest. Znowu. Co za kmioty. Nowego gąsiora musiałem, że otworzyć. No. Ejże, nie jestem ja żadnym czarodziejem, ani innym takim. Dwojniaka dzisiaj sączem. No, transmisja, że trochę mnie się tam zapisała. I żem usunął, o. Żebym nie został ja, jakoby tam, jak to się mawia, z tego bana, żebym ja nie dostał. Już subskrypcji, żem tyle, no ja na tych sodomitów to uważam, ale te mnie trochę zaskoczyli, że, bo gadam z dwoma kmiotami, a trzeci. No. Jego mościosinko. Tenże trzeci kmiotek. Co to go widać nie było. To kamerą, że najechali. A tam od razu. Że srom wystawił. Kmiot jeden. Jakżebym go dorwał. Chociaż. Żem jego gęby nie zapamiętał. Ale jakbym go dorwał, to kije kazałbym moczyć dzień wcześniej. No, tego to też, że chciał. No, ale żem już usunął, że tą zapisaną transmisję, co to żem nadawał, to nie winni mi dać. W takim razie. No, słuchajcie, że myślałem, że możemy szarżować dalej. Muszę ja uważać na tych kmiotów. Czołem! O, a że mnie się czołem, Nefix. A czemuż to jegomość klakier.pl pytasz dalej o megle? No, bo trochę bym kultury tych chamów przyuczył. A jeszcze, że mnie się co przypomniało, że kiedy, że inszego, że dnia
nadawał i tamże jeden z jego mości, który mnie do gustu przypadł, bo w głowie trocin, że nie miał, to on, że poszedł po chyba jakie piwo, albo te pomyje takie z zagranicy, co to whisky zwą, co to w beczkach pędzą takiego. I włączył, że orkiestrację, znaczy się muzykę. I następnego ja dnia patrzę i mnie tą transmisję zdjęli za jakoweś tam prawa autorskie. Kmioty jedne. Muszę ja uważać trochę. I dlatemuż, jak kto orkiestrację ma i chce konwersację ze mną prowadzić, tak wtedy go zrazu pomijam. No. Myślę, że możemy szarżować, że dalej. Czołem! A co to za uśmiech? Coś, jaka fajna laska. Ja pierdolę. Spojebałem. Niegomość się chyba szaleju na jod. Czołem! Siema, Bohun. No, nie jestem ja Bohun, bo nie jestem ze Ukrainy. Jestem przedstawicielem polskiej szlachty. Aha. No. Pamiętam. No. A szlachta nie pracuje, nie? Pracuje, a jakże? No. W pocie czoła swoich poddanych. W pocie czoła swoich poddanych, dobra, no. A tak na poważnie, to ja sam jestem, że na służbie. U lepiej jeszcze urodzonego niż ja. A cóże jegomość szuka na tym komunikatorze? To nie, to tak po prostu spaceruje i zwiedza. Nie szuka niczego konkretnego. A żonę, że masz? A żonę, że nie ma. I pewno żony szukasz. Nie szukam. Tutaj to na pewno nie znajdę. No, bo tutaj to sodomici siedzą, dzieci takie małe i mało kogo ciekawego można, że spotkać. No, najróżniejsze dziwne osoby tutaj chodzą. A skądżeś jest? Z jakiego województwa? Z województwa mazowieckiego. A. Jarzem jest z Pomorza. Pomorze. A słuchaj no, uważałeś, że na historii trochę? Na lekcjach? Czasami tak. No, czyli żeś pewno wyrozumiał, że z polskim szlachcicem masz do czynienia, co? No, coś mi zaświtało. Fajne przebranko. No, ja że się tak na co dzień prowadzę. Na co dzień tak się prowadzasz? Aha, tylko że... Jeżeli ćwiczymy, rozumiesz, że na koniu i w pancerzach, to zakładam grubszy żupan, pikowany. Bo ten by mnie starło. Dzień dobry. Czołem. Czołem. Słuchajże, a czemu to cię nie widać we obrazie, co? Jak nie widać? No, widać nic. Jak niczysz? Halo, macham. No, pokaż, że się do obraza. No, pokazuję. Słuchaj no, bo ja lubię wiedzieć, z kim ja mam sprawę. Pokaż, ja że sprawę. Się. Z kim, że do czynienia, że mam. Pokaż, że ja? Się. No dalej. Ja nie mogę ujawnić. A czemuż to? O, bo się boję. Gadasz ze polskim szlachcicem. Nie masz, że się czego obawiać. Tak? Aha. No, to dobrze. A skąd jesteś? Pokaż, że się. Nie! Ja wstydzę się! No dobrze.
No to by, no to bywaj. To ja za jego ścianą będę rozmawiał. Ja, polski szlachcic, no do tego doszło. Czołem! Ona ma ponad 1000. No, serio. Los. Jakie maleńkie dziewczynki siedziały, Boże, na tym komunikatorze. Trzeba od razu wyłączać. No, ale one że się nie rozbierały. O tyle dobrze. Czołem! Kurde! Czołem! A czemuż to tak rozświetlone masz? Bo tak mam. A, ja wiem. Ty pewno nadajesz. Na co nadaję? No, na tą platformę YouTube. Nie. Dobrze, żem zgadł, co? Nie. Na pewno. A co ty masz za przebranie takie piękne? To jest typowy strój polskiego szlachcica. A po co w nim siedzisz, nie gorąco ci jest? Jeżeli ja wchodzę na ten komunikator, czyli no, rozmawiam z mieszczaństwem i z chłopami, no, to we czapie siedzę, jako ja szlachcic. Połowy z tego, co powiedziałeś, to ja nic nie rozumiem. No bo ja mówię staropolszczyzną. A słuchaj, że dobrze zgadł, co? Że ty nadajesz. Bo ja żem już kilka osób, że takich spotkał. No dobrze. No. A powiedz no mnie, czy to twoje są prawdziwe włosy, czyli nie? Czarne? Aha. Tak, moje prawdziwe. A czarne włosy to mają wiedźmy. To jest wiedźmą. No. Masz diabły na usługach? Powiem ci, pokażę ci więcej, patrz. Aha, tylko nie pokazuj jakichś takich, wiesz. No, cytki ci pokażę, patrz. Nie, nie. Tak, tak. Bo, no. Bo za to coś mogę dostać złego. Rogi, widzisz? Mam rogi. I to takie doczepiane trochę. Czyli jesteś, że wiedźmą. Moje prawdziwe nie widać, się chowałem. Czyli jesteś, że wiedźmą. No. Ile masz czartów na usługi? Czartów, znaczy się diabłów. Na usługach. Dużo. Bo ja... Dużo. A masz... 50. Ile? 50. Ha! Jakbyś, że miała 7, to by cię w przeręblu utopili. A 50. Nie ma więcej jak 7. Ja mam 44. Według zapisków inkwizycji więcej jak 7 nie można mieć. Dlaczego więcej jak 7 nie można? Ja mam. Bo 7 to było najwięcej diabłów. To nieprawda. Prawda. Słuchaj no, za 7 topili w przeręblu. Wszystkich razy mam 4127. Diabłów na usługach? Popleczników tyle masz? A skądże ich tyle wzięła, co? A, grzechy. Ha, a to dobre. Też jak będziesz niegrzeczny, też będziesz miał. Na mnie, na szlachetnie urodzonego, uroki wiedźmy nie działają. Aha. Szkoda. A wypędzałaś, że kiedy czorta z kąta kwatery? Nie. A biesa z zapiecka? Nie. To jesteś nie wiedźmą i nie umiesz odczyniać uroków? A ja jestem jeszcze, wiesz, taką... A, to dlatego nie topię cię w przeręblu. Co? To dlatego ciebie w przeręblu nie utopili jeszcze. No jeszcze nie utopili, bo jeszcze próbowali, że? Dzieciaka. I jakżeś ich odwiodła od tego? Swoimi czarami. Cóżeś zrobiła? No cóż, ze mnie. Ha. Aj, ze mną by ciebie tak łatwo nie poszło. Myślisz? Aha. Aha. Oj,
Nie wiem. Także myślę. No, a jeszcze ciebie co rzeknę? Myślę, więc jestem. O, co? Widzę, że uważałaś na lekcjach pewno w państwowych szkołach. No ja jestem Ukrainką. Ukrainka? Tak. A z jakichże ziem pochodzisz? Polskich. O, bo ja żem z Ukraińcami na tym komunikatorze trochę rozmawiał i pytałem ja ich, czy by nam połowy Ukrainy nie oddali z powrotem do Polski. No tak, połowę Rosja zabierze, połowę Polska i nie będzie Ukrainy. Takem im mówił, skąd to wiesz? To jest jasna sprawa. Ja mówię im tak, albo dacie nam pół, albo Moskale zabiorą wszystko. I tak zabiorą wszystko. No i mówię, nie będziecie musieli do Polski przyjeżdżać, będziecie w Polsce, u siebie. I się cieszyli jeszcze. No i będą tutaj zasłużący. No, mówię ja im, że za mało ich, że jest w Polsce i nie ma kto robić na polskich panów. No na pewno, wszyscy mówią, że jest za dużo. Ale ja mówię, że jest za mało. Wreszcie będziesz miał na czole. Od czego, że? Od czapki. Nie mam ja. Ja żem jest gładki. No weź daj mi. Ja żem jest gładki z urodzenia. Weź pokaż. Nie mogę ja. Nie jesteś szlachcianką. Nie mogę ja. Przed szlachcicem mogę tylko ściągnąć czapę na gest powitania. Jestem twoim szlachcicem. Nie, ty żeś się przyznała, żeś jest wiedźma. Ale mogę być tak i tak. Dla ciebie, misiu, wszystko. Misiu? No. Tego żem jeszcze nie słyszał. No masz czapkę jak miś, tak. No bo to jest wilczur na aksamicie. Ale to nie jest prawdziwe. A dla ciebie winien być prawdziwy, czyli nie? Niech będzie, że nie. Żeby nie było. No, ale aksamit jest prawdziwy. I to czerwony. Znaczy się karmazynowy. Jak moje usta. Ale to, żeś pomalowała te usta. Mogę się założyć o 5 polskich złotych, że nie masz takich z natury. Jeszcze cię trochę zaskoczę, co żem odkrył. Używasz nad oczami czarnymi, jak smoła, węglika. Nie. I na poliki bielidła. Co ty gadasz? Nieprawda. Prawda to, widzę nie, ja. Nie, jestem naturalna. Widzę ja. Nie, źle widzisz. A jakże? Idź do okulisty. A któż to jest? A taki też. Jeden wiedźmak. Słuchaj no, wzrok mój jest jak u sokoła. Chciałam, że to powiesz. No. Gorzej trochę ze słuchem. Choć też jest dobry, ale to nie... To czapkę zdejmij, będziesz lepiej słyszał. Słyszę ja wszystko. A ile masz lat? Nie mogę ja tego zdradzić. Chociaż nie, powiem ja ciebie. No, mam powiedz się nie pytał wiek, chyba że masz cipka, nie penisa. Mam więcej jak 20 i mniej jak 40. No ale dobrze, że już więcej niż 20. A, bo pewno młodziej trochę wyglądam. Ale... A ile ja mam, zgadnij? Ciebie to ja bym dał najwięcej 16. Nie, ja mam 20. 20 wiosen? No. A, to pewno przez te bielidła. No. I przez ten węglik nad czarnymi oczami. I przez ten... Co to tak usta żeś pomazała trochę? Szminkę. O, właśnie, że. Poszłam na ogród, do ogrodu. Wzięłam truskawki. Słuchaj no, masz że ogród? Dziękuję za subkawę. Co mówisz? Masz że ogród? Mam ogród, pod blokiem. A, centrum bo... Centrum Warszawy. We kamienicy mieszkasz? Tak, centrum ha. Warszawy mam ogród. A. Ja żem jest z Pomorza. A do Warszawy nie lubię ja jeździć. Bo tam jest od groma chamstwa i drobnomieszczaństwa. A mydło białe jeleń pamiętasz? Znam ja. Ale ja korzystam jedynie z łaźni. Bo łaźnia obmywa zarówno ciało, jak i duszę. O kurde. Wszystkie grzechy wymyjesz. Tak. To mi się by przydało.
A wierząca, że jesteś? Ja, no jesteś, tak. Ha! Złapałem! Ja, złapałem, ja, że ciebie, złapałem. Czy złapałeś? No, mówisz, że wierząca, a wcześniej mówiłaś, że wiedźma. No mówię, to diabła wierząca. Wierzysz, że w diabła? A w ilu diabłów wierzysz? W 4127. Czyli wierzysz, że we wszystkich swoich popleczników? Tak. I wszystkie z nich są czartami? O? I u diabła na usługach? O? U Lucypera? Cyfera. No, teraz się tak mówi, a za czasów moich przodków mówili Lucyper. Dla mnie to będzie mój Lucyfer. Niechaj tak będzie. No. Powinienem cię kołkiem za to przebić, ale... Ale... Ja podziękuję. Ale odpuszczam ja ciebie. Tak? Dlaczego? Bo mam piękne usta. Czerwone. No. A widzisz, a mówisz, że na ciebie moje czary nie działają. Bardziej się mnie podoba... Może czarne twoje oczy niż usta. Zadziałały. Wcale, że nie. Nigdy tego słowa nie mogę wymówić. No. Wcale, że nie. Przepiję ja to, wypłukam trochę. Cóż ty tam pijesz? To jest jakiś zagramaniczny alkohol? Ja alkohol nie piję, to jest takie zielsko. Czary mary. I... Żeby być młoda, wyglądać młodziej. A dodaję, że to potencji? Impotencji, tak. Nie, znaczy się żywotności cielesnej. No, odmładza. Aha, a cóże piszą twoje widze? Lepiej nie będę ci czytać, co piszą. Nie bójże się. I powiedz, że swoim poplecznikom, żeby też się nie bali. Bo na hajem ja ich nie oćwiczę. Szczerze, widziałam, żeby go z piwnicy nie wypuszczać. A reszty ci lepiej nie będę pisać, czytać. Żebyś podał dealera. Podaj dealera. Kogo? Dealera. Może ciężko uwierzyć z perspektywy dzisiejszego człowieka, ale jarzem jest prawdziwa szlachta. Herbowa. Jeżeli wiedzą twoje popleczniki, co to znaczy. Czemu mi to się kojarzy z plebnikami? Nie wiem ja. Może głodnemu chleb na myśli. Chcesz mieć dzieci, czy już masz? Chcę mieć. Chcesz mieć? Młodym ja... Wydawaj ze mną. Jestem gotowy. Urodzisz, że mnie 10? Będzie ciężko, bo waży 42 kg i 156 wzrostu. Cóże? 42 kg? 42 kg. Przecież ja bym cię jedną ręką podniósł. Aha. Ale za to mój koń by miał trochę lżej. Bo czasami jak damę jaką przewiozę, to... O, to już mnie zdradzasz. Damę będziesz wiózł konią? No, konią, ale to... Hej, wać panna, nie denerwuj że się. Już, to zdradziłeś mnie. Wszystko wiem. Przeca my przed Bogiem nie przysięgali. Jak ja już przysięgałam, co ty gadasz? Komu? Diabłu. Słuchaj no, rewokujesz na wiarę katolicką i możesz zostać moją żoną. Tak? Bez tego, ale bez rewokowania na katolicką wiarę nic nie będzie. Ale jedno dziecko. Na początek tak, ale nie. Później drugie. Muszę miała mieć synaczków ze 7, myślę. Stracimy cały majątek na posagi. Dlaczego? Kobiety też mogą poradzić. Cóże? Nie, jeżeli córkę wydajesz za mąż, to w posagu co dajesz? A na 10 córkach wszystko w posag pójdzie, cały majątek. Czyli jeżeli kobiety będą kobiety, dziewczynki, to aborcję robimy, tak? Nie, to jest grzech. Przestań, nie mów także do mnie. Dobrze, to przepraszam.
No, a powiem ja ciebie jeszcze tak. Przekaż, że swoim poplecznikom pozdrowienia, że od sobie pana, bo tak na mnie wołają. Ale oni cię słyszą, oni wiedzą. Mów, co im chcesz powiedzieć. No, ale jeszcze, że mnie nie znają. A ja, żem jest pierwszy polski szlachcic na tym komunikatorze. No, to prawda. Jeszcze takich wyjątkowych ludzi tu nie widziałam. No, Podoba mi się. takich kulturalnych. Co? Dobrze mówię, co? Bardzo. No. Fakt, to akurat fakt. No. I co jeszcze powiesz? Zastanawiam ja się. Nad czym? Przyznam ja trochę, że uderzasz do głowy niczym wino. No, miałam państwa wiedzą, mówiłam, że moje czary na ciebie działają. To nie czary. A co? Cześć, Radek. A co w takim razie? Myślę, ja trochę pokonwersowali. No. I już można za mąż. No, i sama się mnie wdzięczysz, abym mężem twoim został. No kurde, no taki kulturalny facet. I jeżeli żoną mą zostaniesz, co prawda mariaż to będzie, bo to szlachcic z A mieszczanką. jak nazwiesz synów? Synów? Aleksander, Stanisław, Ale jeden musi być Jura. Jura? Przez a to nie polskie. Jestem Ukrainką. Nie, żadnych ukraińskich imion. Dlaczego? Wiążesz się z Ukrainką, to Ukrainiec też musi być. Te, ale ty. Mieszasz polską krew, to co z ciebie za szlachcic? Ale ty będziesz żona. Właśnie, ale No. urodzić dzieci z ukraińską krwią. I co wtedy? Tak po prawdzie, mój ród wywodzi się z Bracławszczyzny. A wiesz, gdzie leży Bracław, miasto? Dzisiaj na Ukrainie. Kiedyś to A było w widzisz? granicach korony polskiej. Także mamy raczej te same, może, no, miejsce, skądże pochodzimy. No widzisz, no to ty też masz ukraińską krew. Polską. Wtedy to było polskie. Dzisiaj to jest ukraińskie. No. Dobrze. Dobrze mówię, co? Dobrze mówisz. No. A Julia to jest polskie imię? Może być. Ale Musi być. żaden Jura, żaden tam Nie, słuchaj, Iwa. ty swoje zasady stawisz, ja swoje też muszę. Nie No co, ma. ja nie mam słowa? Jak to nie ma? Ja ciebie dopuszczę do Mówisz, herbu. że 10 dzieci. Mówię, okej, okay, zgadzam się na Su 10 dzieci. Mówisz, że wezmę katolickie ten, przyjmę chrzest, czy jak tam się mówi, nie wiem. Mówię, Re okej. Okay. rewokujesz na wiarę katolicką, znaczy się zmienisz wiarę na katolicką. Właśnie. To ja na tyle się zgadzam, a ty nie możesz się zgodzić nawet, żeby jednego syna nazwano. Prawda, No Julii? dobrze, ale wydziedziczę go. Nie możesz. Nie może mieć polski szlachcic jakiego Ukraińca na przychówku. Nie, tak to nie działa. Bateria ci się rozładowała w laptopie, szlachcicu. To nie bateria. Bateria. Słyszałam. Albo jakieś powiadomienie. Powiadomienie. Ale nie powiem na ciebie jakie. I musisz powiedzieć. Pewnie od kobity, którą na koniu wiozłeś, co? Co ty tam oglądasz? U, Nie, nie spoczynek. słyszałaś, że? Mówisz, że grzechów nie masz. A cóże ja mam oglądać? Pornosy oglądasz, a mówisz, że grzechów nie Nie masz. oglądam ja. No nie, wcale. Nie oglądam żadnych Przecież słyszałam, co żadnych powiedziałeś. bezeceństw nie oglądam. Przecież przed chwilą słyszałam to, co ty Nie, została mnie wręczona subskrypcja. Aha. Czyli ty też masz kanał? No. Szlachcic. Tylko, że ja nie przywiązuję do tego takiej wielkiej wagi. Ja lubię sobie pokonwersować. Osper pyta, czy konia swojego walisz czasami? Znaczy się. Na którym jeździsz? Czasem trzeba. To daj swój kanał. Jak masz nazwę? Jaką masz? Napiszę ja ciebie, bo tak na mnie woła towarzystwo. Czekajże.
Sobie pan? Aha. Aha. Bo jestem sobie panem. Cenię sobie niezależność i insze takie. Dobrze. Sobie pan. Był no. Sobie pan. Tak. Żył sobie pan. Winnaś z historii znać taką postać. Sobie pan. O, subskrypcje mnie przychodzą. Adasiek. Pewno Adam. No, Adasiek napisał, dobre winko tam ma, jak na szlachcica przystało. A cóż ja mam? Pomyję, jako wypić? Cześć, master. A mogę twoim poplecznikom trochę pokazać, czego się dobrego napić? To dawaj. No, czekaj no trochę. Raku ze... No, podziękowanie za subskrypcję jegomościom. O, patrzajże. Tutaj... Tutaj mam ja trójniak. To jest miód pitny. Tylko pijcie nie gorszy jak ten, bo wszystkie gorsze to pomyję. I trzeba to wypluwać. A poza tym dzisiaj piję dwojniaka. I co, pijany już jesteś, czy jeszcze nie? Nie. Dużo by trzeba było. Musiałbym się trochę gorzałczyny napić, albo trochę więcej wypić. Spirytusu dawaj. Nie, takiego czego nie piję ja. Tu u nas na Ukrainie piją spirytus rozcieńczony. Chorełkę. Chorełkę tam piją. O, chorełka. Spirytus z wodą. No. Rozcieńczony i ogórkiem zagryzają. Albo kompotem popijają. Ale mnie subskrypcjów przybywa. Dobrze, subskrypcju... Jak? Subskrypcje. Subskrypcje? Aha. Powiedz mi, gdzie ty takiego języka się nauczyłeś tak pięknie mówić? No, mnie rodziciele, odkąd zacząłem, że mówić, tak mnie już przyuczali. Nie, i no nie, poza tym, nie lubię ja tej nowomowy dzisiejszej. Dlaczego? Ziomuś? Nie lubię. Nie lubię? Nie lubię ja jej. Nie lubię w niej przemawiać. Dlaczego? Pełno... Dopowiedz coś do mnie w dzisiejszej języku. Ciężko mnie. Dlaczego? Boże, cały czas mówię staropolszczyzną. No to powiedz jakieś trzy zdania po naszemu. Dzisiaj poszedłem ja na przejażdżkę. No, dobrze. Co, dobrze bym powiedział, co? Bardzo dobrze. No. Bo nie poszedłbym. Jakoś to dziwnie zabrzmiało. No, poszedłem ja. Jaki masz majątek? No, ja jestem średnio zamożna szlachta. A, to nie będę miała z tym mówić. Szkoda. No, magnateria dzisiaj zapomniała, co to moralność i zasady. I zawsze tak było. Właśnie ta średnio zamożna szlachta kierowała się wszystkimi najlepsiejszymi prerogatywami nadanymi im z władzy. A poza tym po dzisiejszemu chcesz, żebym trochę tłumaczył. Nie, no mów po swojemu, jak ci będzie wygodniej. Wiesz, że co to są prerogatywy? Nie. No, jakby ciebie to powiedzieć. Prawa pani takie. Pani Polskiego pewnie się przez niego powiesiła, słysząc go. Biedna kobieta. Ja nie chadzałem do państwowych szkół. Nie chadzałeś? Nie chodziłem. Czego? No bo mnie rodziciele we prywatnych szkołach przyuczali, a następnie wysłali mnie do Włochów, do Padwy na uniwersytet. Aha, niegdyś był to najwspanialszy uniwersytet we całej Europie. Nie wiem jakże jest teraz. Jaki? Nie wiem jak jest we dzisiejszych czasach, czyli też jest najwspanialszy, czy może powiedz, już nie. Jak się nazywa, to za uniwersytet. Padwa. Uniwersytet w Padwie. Nawet nie słyszałam.
We Włoszech, na północy. Padewski. Uniwersytet Padewski. A mójże przodek szlachetny, który też się tam uczył do dzisiaj, i to każdy jeden może sobie to sprawdzić w internecie, ma tam swoją tablicę. Bo nawet był tak mądry, że go na rektora wzięli. Jak jeszcze był uczniem. I wykładał. Powiem, ciężko się z tobą gada. A czemuż to? No bo ja ciężko polski znam, a co dopiero staropolski. Aha. Aha, no tak. A waćpanna konno umie jeździć? Nie, nie ćpam. No bo powiedziałeś waćpan coś tam. Waćpanna. Waćpanna. Nie ćpam. Ale to jest grzecznościowy zwrot do niezamężnej panienki. A skąd wiesz, że nie jestem zamężna? Bo już żem cię zbadał we wcześniejszej trochę rozmowie. Skoro za mężem nie chcesz, to znaczy, że jeszcze jest panienka. Drugi też może być. A cnotliwa, że jest? Bo jestem będzie ciężko, musisz sprawdzić. Znaczy się, nie chodzi mnie o takie wielce to prywatne, tylko czy się dobrze nosisz, o. To znaczy? No, nie tam, że ze wszystkimi. Powiedz po polsku, goście, bo ja cię nie rozumiem. Gościu? Jegomość. Jegomość. To jest... Przepraszam, wasza wysokość. Wasza nie, wąsza. Wasza wysokość to było do króla. A do szlachetnie urodzonego... Tutaj? Nie jestem ja królem. Słabo. I nawet nie chciałbym być chyba. Tak ciebie rzekł. A znasz pana Tadeusza? Tomże książkę. Znaczy się powieść. Znam je. No. Znam je. To powiedz. Cóże? Streszczenie chociażby, streść. A. Wolę ja inne księgi. Nie, dawaj pana Tadeusza. A, nie spamiętałem wszystkiego. A króla Edypa? Króla Edypa? Tak. Nie miałem ja tego na u mnie we szkole. A lalka? To są książki, które każą wam czytać w państwowych szkołach. Tak. To dziadów zacytuj. Zacytuj? Tak. Czy wyrecytuj? Niech ci będzie wyrecytuj. Wątpię, aby ktoś to chciał słyszeć. No właśnie piszą, że niech zacytuje dziadów. Czemuż dziadów? No bo... A słuchaj, pana Tadeusza nie znasz, no to dziadów piszał. Znam ja. No to powiedz coś. Tylko, że po co o tym mówić? No nie wiem. To jest tylko... Mały Julia. To jest, że tylko powieść. No dobra, to Adam Mickiewicz? No to chyba on, że to pisał. No. Pisarczyk. Coś o nim możesz powiedzieć? Pisarczykiem był. Ty mój YouTube, dzięki za subka. A co pisa znasz? Ha? A co pisa znasz? To też jakiś pisarz? No? Nie znam je. A słuchaj no, bo chciałem ja się jeszcze trochę dopytać. Ja mogę wam wiele ze prawdziwych faktów naopowiadać, bo no. Mnie to historii nawkładali od groma do głowy, retoryki, obyczajowości, polityki, matematyki i innych przydatnych mnie przedmiotów ze szkół. A gadać, że o powieściach, nie wiem, czyli jakowy głębszy tego sens jest. Gościu, za trudno. Jego mościu. Właściwie tą opowieść. Jegomość, albo mój jegomość. Może zapamiętasz, waćpanna. Dobra, mój jegomość. Skróć to, bo cię nie rozumiem totalnie. A twoje popleczniki mnie rozumieją? Popleczniki.
Dlaczego mnie to tak śmieszy? Jużem mówił. Głodnemu chleb na myśli. Głodnemu chleb na myśli, co? No, chcę z tobą robić plemniki. Nie, piszą, że nie chuja, nie rozumieją. No, bać panna. A konno umiesz jeździć, że? Bo nie pamiętam. Ja jeździłam. Jeździła, że? Tak. A bokiem umie jeździć? Nie, no bez przesady. Już taka dobra to nie jestem. A wie, o czym ja mówię, bać panna? No o koniach, normalnie. Co to damy? Obie nogi miały po jednej... No wiem, sukienki, bo sukienki mieli. No, tak, po jednej tylko stronie. No tak, wiem. Nie, i nie umiesz tak, że jeździć? Nie, tak nie. Hmm. Konia ujeżdżałam, ale tak to jeszcze nie. A czego żeś się nauczyła? Po prostu jazda i tyle. Aha. Jeździć, siedzieć. A i pewno ze anglezowaniem ciebie było trudno, co? Z angażowaniem? Anglezowanie. W kusie. Co? Jeżeli koń kusuje, to ty anglezujesz. Chyba, że próbujesz wysiadywanym kusem jeździć. Na główkę spada. Nie, ejże, nie wiesz, co to anglezowanie? Nie, nie co, mam pojęcia. Co to się tak trochę unosisz wraz z ruchem konia? Skakać dziko na kucyku. Chyba, żeś konno nie jeździła, co? Jeździłam, tylko ja nie znam tego słowa. Ja jeździłam jeszcze na Ukrainie, jak byłam mniejsza. A, takie, że... A, były tam na Ukrainie jakieś łycary? Lodziary były. Bo łycar u Ukraińców to jest rycerz. A, rycerzy. Aha. Kiedyś były. A, teraz to raczej nie ma. Nimo. Na Ukrainie nigdy rycerza nie było. Chyba takie, które jeżdżą na BMW X6. A to takie stare. Na białych koniach. Aha. A o coś, żebym jeszcze spytał. Albo pytaj, nie. Pytaj, panie, pytaj. Albo nie. O, nie. Mam ja co dla twoich popleczników. Parę zadań. I niech ciebie piszą tam na tym twoim czacie. Ja będę im pytania zadawał. I ty też, że możesz odpowiadać. I obaczym, czyli wiedzą. Co? No, dobra, dawaj. To napisz... Nie, nie chce mi się. Pytają się, czy znasz Popka. Popka znasz? Papieża? Popek. Nie znam je. Nie znasz go? Taki diabeł. Czort Popek? No, czort Popek. Nie słyszałem nawet o takim czorcie. Służemu. Popkowi? No. A może to jest inna nazwa jakiegoś z innych, znaczy się jakiego diabła? A który on jest tam? Papież Popek nie ciekawi. O Jezus. Znaczy się kiedyś we wcześniejszych czasach, jak to zaczęli od wiary katolickiej odchodzić, to na nas, katolików, wtedy mówili, że jesteśmy papieżyści, albo insze takie. I stąd, żem skojarzył ten Popek. Przepraszam, że ja tak się śmieję, ale ja z czatu się śmieję, żeby nie było, że z twojej rozmowy. Aha. A te popleczniki i tak cię rozśmieszają? Popleczniki. Ja nie mogę już. Aha. A cóż cię tak śmieszy we tych poplecznikach? Na nich tak. Ale mnie tu piszą. Ja pitole. Już nie będzie Ewa Baba, teraz będzie Ewa Maryka. To był sobie pomysł. Mówić, że Popek to papież. Ja płaczę. Coś tyś ze mną zrobił.
Jestem ogarnięta, jestem, ale... Aha, tylko muszę jednemu z moich popleczników tutaj odpowiedzieć, bo mnie się pyta, czy będę rozwijał mój kanał. Tak, będę ja rozwijał, bo będę każdego dnia zaglądał, że na ten komunikator i trochę kultury was przyuczał, ale nie będę, że robił takich dziwac, co to mnie napisałeś, o. A ty, Waćpanna, rozumiem, że masz dwa te obrazy, znaczy się monitory. Tak, tak. A, widzisz, no. A ja mam, że jeden i muszę tutaj, że ten czat. Aha. Aha. Przyłączę. Rozumiem. Aha. Ale mogę ja z tobą rozmawiać i czasem przeczytać, że co od widza. Bo ciebie pewno tam piszą, co? Tak. Aha. O tobie. Słuchaj, no. A ile, że masz tam subskrypcji u siebie? Mam 4127 diabłów. Znaczy się widzów czy subskrypcji? Subskrypcji. No widzów. Widzów to mam 50. O, patrzaj, że. A z dziewek korzystałeś? Nie. Gdzie? Waćpanna, a co ty myślisz? Ten śmiech mówi co innego. Słuchaj, że. A... Ten śmiech co mówi coś innego. Kłamiesz, widzisz, już grzeszysz. Czekaj, już że. Grzeszysz. Czekaj, że. Nie odpowiedziałem, że jeszcze. Gdzież miałem, że to się uczyć. Ze słupka. Gdzież miałem, że się uczyć Ars Amandi? Czego? To jest po łacinie sztuki kochania. A matka cię nie nauczyła, bo ojciec? No, ale to trzeba samemu się przyuczyć. No wiesz, podglądasz, a później sprawdzasz, czy to działa. Nie. Tak to nie działa. Tylko, że ja to mam takiego problema, trochę, bo ja jestem wielce gładki z urodzenia i panienki to jak mnie obaczą jeszcze we stroju, to im jest ciężko nawet czasem oddecha złapać. Zdaj mi tą czapkę. Nie zdejmę ja. Którego kota zabiłeś? Sąsiada? Kota? O, nie macie kotów? Wiem, co to za zwierzęta. Jednego dzikusa żem wziął na przychówek. I to czarny jak sam diabeł jest. To ja ci zaraz pokażę swoją, no bo jaka wiedźma bez kota, halo. A właśnie, no. Musisz mieć czarnego kota. Nie, czarnego nie mam, ja mam tygrysowego, zaraz wracam, czekaj. Że tygrysa masz? A ja w tym czasie sprawdzę trochę mego czata. Witam, że wszystkich popleczników Waćpanny. Masz, to jest mój kot. Śpiący. Widzisz, jaki tygrys? A, no, taki. Myślałem, że większy tygrys. Tylko ja tego mojego dzikusa to nie złapę. Dzikus. Bo to jeszcze takie, rozumiesz, że młode, głupie, dzikie. No moja też jest młoda. Może bym przyuważył jednego kmiotka, co to niedaleko zamku u nas swą chałupę ma. Mówię, ale ładnego masz kota. Wezmę sobie go. A on mówi, że dużo takich kotów ma, tych czarnych, i mnie dał. A czemu czarny? No bo tam się czarne wszystkie urodziły. Wiesz co, piszą mi tutaj, że jakbym położyłam Kaylee na głowę, to bym miałam taką samą czapkę jak twoja. Jakbyś co położyła? Kota swojego, bo moja Kaylee ma się... Kaylee ma na imię. Jezus. Aha. No. No, ale... Jakbym na głowę ją tak owinęłam, to bym miała normalnie jak twoja czapka.
A, Scotta nie masz takiego futra. Żaden szlachcic nigdy nie robił Scotta. Co ty gadasz? Na pewno jakiś podrabiany robił. Scotta? No. Nie? My szlachta najwięcej lubimy z sobolego futra, z wilczura i z innych takich. To nieźle. No. Ale Scotta? Albo ze skunksa. Ty, ale skunksów nie masz w Polsce. Jak to nie? Chyba, że tam we klatkach ich trzymają. Co? No. W zwierzyńcach. A kim pracujesz? Że co? Kim pracujesz? Czy szlachta nie pracuje? A, bo tak kilka osób z tego komunikatora też mnie mówiło. Co? Szlachta nie pracuje, co? Ja mówię, o kmiocie, nie masz tak. Ja mógłbym siedzieć na dworze u rodzicieli, alem się zaciągnął na służbę. Do imć pana jegomościa Marcina Kazanowskiego. Jak będę za ciebie za mąż, to nie będę na ciebie czekać. Ale ja mogę ze służby w każdejże chwili zrezygnować. To albo rezygnujesz, albo nic z nami. Nic z nami? No. Nic nas nie będzie łączyć, rozumiesz to? Aha. No. To rezygnujesz i idziesz pracować w pole. A słuchaj, a twoje rodziciele jaki dają posag? To znaczy? No, mają ziemię jakową? Moje rodzice nie żyją. Sama daje radę, sama pracuje. Oj. Proszę o wybaczenie. Jestem panią sama swojego losu, jak to się ma stać? Sobie. O, patrzaj, że ja będę sobie pan, a ty będziesz sobie panna. No, widzisz. Sobie pani, o. Bo jeżeli za męża mnie weźmiesz, to już nie będziesz panna, tylko pani. Będziesz sobie pani, ja będę sobie pan. A mogę ja ciebie o co spytać? Tak. Bo tych, co to na YouTubie, że nadają, to się namnożyło jak królików. I plemników. No, i chcą. Plemników. I chcą mieć popleczników i inne takie. I powiedz, że jaka jest, że twoja konwencja? Na po polsku, poproszę. Albo po ukraińsku, jak chcesz. Albo po rosyjsku. Nie, po ukraińsku nie. Nie lubię. No dobrze, spytam więcej przystępnie. Że jak ty nadajesz, to na tym komunikatorze tylko siedzisz? Tak. I nic, że innego nie robi. Jeszcze na szałapie. A cóż to je? To jest moja praca. A cóż to je? To jest taki portal. Aha. Wejdź sobie, zobacz. I co się tam robi? Masturbuje się. Znaczy się, sodomię się wyczynia? Te obrzydliwości. Chyba tak, tak. Same, tak. Co to... Bo ja tych sodomitów trochę żem spotkał na tym komunikatorze, co te obrzydlistwa same ze sobą robią. Fu! Fu! No. No to już twoją żoną nie będę. I na początku ja im mówię, idźcie do czorta, fu! Tylko, że potem patrzę, a ich jest od groma. I tak każdego żem pluł. A potem żem tylko... Nie zalało ci tam dom? Nie. A potem żem... Każdego przełączał. Bo już mówię, idźcie do czorta, tfu, no to one i tak się przełączą, sodomici. Nie masz tam mokro na podłodze? Nie mam ja. A jeżeli, nie, plujesz, a jeżeli nawet by co było, to pacholika bym do roboty zagonił. Pacholika mam jednego na służbie. Pachołka. Kmiotka. Aż muszę się napić. Aha. O, patrzaj, że ja też. Czekaj, że waś pan... Z tobą rozmawia. Naleję, że se trochę. A lubisz chłopów?
Kamów? Lubisz chłopów? Znaczy, tych gorzej urodzonych, tak? Nie, normalnych chłopów. Jak to gorzej? No gorzej urodzonych. Te, co w polu robią, tak? No. No grubiaństwo, no. Czemu? Chamstwo, grubiaństwo. Nie zadaję ja się z takimi. Dlaczego? Ja się zadaję. Z chamami? No. Z kim, że się zadajesz, takim się stajesz. No tak, to prawda. No, a jeżeli... Ale wiesz, oni do mnie nie są chamscy, oni do innych chamscy. Ale to są grubiany. Nie umieją, że mówić piękną dykcją, używać wyśmienitych słów, nie umieją nawet po łacinie mówić. Jakże z takimi rozmawiać? A lubisz spoconych chłopów? Nie. Polu. Czekaj, wać panna. Napijem ja się. Może, że być? A czemuż pytasz o takie dziwne trochę rzeczy? Bo moje plemniki pytają, a nie ja. Że co? Mówię, że moje, jak ty tam mówisz? Nie plemniki, tylko... A, twoi poplecznicy. Tak, pytają. I o co, że pytają? No, to co ci zadaję pytanie. Głupie. Głupie to pytanie. Cześć, Adam. Nie winienem Jana nie odpowiadać. Chcesz ukraińskiego cukierka? Ale nie ma w nim ziemi? Trucizna w nim jest. No dobrze, ale on jest z buraków? Ziemniaków. No nie mów, wać panna, że tytoń palisz. No. To źle wiedźmą. To źle wpływa na urodę. Już mi nic nie zaszkodzi. Słuchaj, no, a twoje życie nie jest ci drogie? Jest. Żeby je niszczyć? Jest mi drogie. Bo... Już bardziej się nie da zniszczyć. A wiesz, kiedy ludzie się... A masz pięty wyszorowany? A cóż to obchodzi twojego poplecznika? No nie wiem, czy interesuje od tobą. Powiedz mu, żeby szedł do czorta. Z takimi pytaniami. Masz dziewkę, wacpanie? Nie mam ja na przychówku żadnej. Dlaczego? Bo na służbie żem jest. To żyj tą służbę. Ale na służbie mogę... Ja na co dzień przebywać z równymi mnie. To jest ze szlachtą. Oj, za wysoko się podnosisz szlachtą. Takiego, żem jest urodzenia. Tak, takem został wychowanym. No, a ja zostałam wychowana jako wiedźma i co? No, ale jestem gorsza? Powiedziałem ja ciebie. No, tak powiedziałeś, że jestem wiedźmą. No. Ale rewokujesz, że na katolicką wiarę i... Nie, ja nie, nic nie mam, to tylko żarty. Jakże? Ja jestem katoliczka. Nie jesteś wiedźmą? Nie. A masz włosy czarne jak smoła. Bo w dzieciństwie mnie opuścili do smoły. I czarne oczy. No bo mówię ci, bo w dzieciństwie mnie opuścili do smoły. Chyba do dziegciu. Matka się kąpała w smole. Mnie to się znaje, znaczy się zdaje, że ty żeś sobie jakowych farbów nałożyła na te włosy. No, ja tutaj mam, tutaj to jest takie światło, wiesz? Ja tutaj mam takie jasne. O, patrzaj, że. To nie masz czarnych jak smoła? Nie, to się tylko tak wydaje, co ty patrz, widzisz? Aha, są. Widzę ja. Napijem się. Mówią, że masz strój Mikołaja. Słuchajcie, że przekaż, że swoim poplecznikom, że jakże ich spotkam i usłyszę, że do Mikołaja, że jest podobny, no, ostro
się bawisz biczem. To jest machaj. To jest bicz? Machajka. Bicz? Nie. To... Mojemu bicz. Nie wiem, jak to zwiecie. To tyś chyba nie oglądał 50 twarzy Greya. Czego znowu? W Greya się bawisz, co? A którze to jest? No ty. Ten Grey cały, to kto to? No ty. Słuchaj no, to ja mam do konia. Jak przed szereg się za bardzo wychyla, albo jak zostaje, żeby go śmignąć, albo na pacholika, żeby mu przez łeb dać. I tych twoich popleczników za takie pytania winienem nachajem przez łeb dać. Pamiątka od tatusia z ostatniego. Nie piszcie takich rzeczy, no. No, napisz, że im tam kultury więcej, żeby mieli. No, oni cię widzą, oni cię słyszą. No, poplecznicy, słyszycie, że mnie? Kultury, że więcej trochę. Bo ja nie jestem cham jakiś. A, pozwolisz, waćpanna, że trochę sprawdzę ja u siebie, co to mnie piszą. Dobrze. Aha. Siema, wariacie. Ja jestem normalny. Nie jestem, że wariatem. Jegomość. Ale mnie napisali, ojej. I to tyle? Aha. Bicz prawdowny. A zdradzisz, że mnie swe imię? Mówiłam ci, Julia. To ty już nie pamiętasz? Tyle dziewic masz? Proszę o wybaczenie, jeszcze żem czytał mojego czata. Julia, ty pytałaś, czy Julia jest polskie, a nie... Tak, ale to jest moje imię. A nie zdradzałaś, nazywam że... Nazywam się Julia. Aha. To jest wyjątkowo piękne imię. Pisz, dlaczego aha. Tak sądzisz? Wielce się mnie podoba. A dlaczego? Słyszę je... I moje uszy się radują. To nie jest zły szlachciec z ciebie. Aha. Jeszcze niepiany? Co? Jeszcze szlachciec niepiany? Jakie piany? Pity? Nie, trochę mnie oczy bolą. Bo trochę mnie przewiało, jakżem dzisiaj na przejażdżce był. Śnieg walił, że z całego nieba. Ledwo żem dojechał. Na koniu? Tak. Codziennie na przejażdżkę. Codziennie na przejażdżkę jeżdżę. Na koniu. Aha. Nie lubię ja samochodem. Samochodem nie lubię jeździć. Ni to podróżować. A jeździłeś kiedyś? Tam, aha. Aha. Tak, i nawet zleciłem, żeby mnie zrobili, jak to się mówi, prawo do jazdy. Prawo do jazdy? Aha. No takiej masz taką karteczkę. O. Co to? No wiem, prawo jazdy. No właśnie to, przed chwilą żem to powiedział. Gdzieś prawo do jazdy. No. Mówi prawo jazdy. No. Dają ci prawo do jazdy, ale papierek prawo jazdy. No, właśnie to. Kazałem im to zrobić, trochę im... A masz miecz? Szabelkę mam. No, to pokaż. W czeladnej jest na dole. W pomieszczeniu takim. Czeladna. A duża ta szabelka? Szabelkę każdy jeden winien pod siebie robić. Chcą twoje popleczniki usłyszeć, jak się wyrabia szable? Dawaj. Macie, że odległość. Wyciągnijcie, że rękę. Tu. I odtąd... Stale cicho, nie wyciągnął co innego. Nie. Odtąd, dotąd musi być długość szabli. I takie, taki, że wymiar zlecacie kowalowi.
Taka ciekawostka. To niezła ciekawostka. A robiłaś, że kiedy szablą? Nie. Znaczy się ćwiczyłaś trochę, machałaś? Co ty gadasz za głupoty? Nie. Jestem kobietą. No, do nas. Nie trzymałam szabli w rękach. A piłaś ze szabli kiedy? A można pić ze szabli? Tak. Jest, że taki zwyczaj u nas wśród szlachty. Spokojnie. Kładziesz, że szablę na stole i tak długa jak ona jest, to w jej... przy niej kładziesz kielichy po jej długości i jak ktoś mówi, że ze szabli będzie pił, to wszystkie kielichy musi spełnić od razu. Czemuż się tak cieszysz, waćpanna? Waćpanna, ja nie mogę z tego języka. A jakże się twój... Jest przepiękny, ale w porównaniu teraz do polskiego języka aha, to jest tragedia. Aha, rozumiem ja. A słuchaj no, jakże się twój kanał nazywa? No ja nasze łapie streamuję. A cóż to? No mówiłam ci już, co ty za pamięć masz. Slachcie, no ale, ale żeś mnie nie... Pamięć jak w kurczaku. Ale żeś mnie nie powiedziała, co to za portal. Seks kamerki to są. Cóż? Seks kamerki to są. Te od sodomii? Słuchaj no, ty chyba, że się... niech mnie no. Co mnie się wpakował? Ale... ubrań, że swoich nie ściągasz ze siebie. Jasne, że ściągam. Za kasę. Za żetony. Chcesz zapłacić? Nie podoba mnie się to. Dlaczego? No jak będę twoją przyszłą żoną, to będziemy razem. No, ale... Nasze łapa widzisz... Filmować. Nie. I cóż, że ty myślisz, że... Będziesz wyciągał swoją... Szable. Nigdy ja takowych rzeczy nie uczynię. Co? No nie mogę. Gorąco mi jest. Widzisz, jak mam nie działasz. No. Przecież jestem... Płaczę. A wiesz, że jak na mnie mówią, że jestem gorączka. Bo... Jesteś gorączka. Tak. Coś sobie przedsięwziem. I od razu to robię. Wścieknę się, od razu co zniszczę. Albo kogo. Tak. Pokazujesz szablę na omegle, czy nie? Nie. Dlaczego? Nie możesz się nią chwalić? Ale po co to komu? No ciekawe, nikt pewnie nigdy w życiu prawdziwej szabli nie widział. Przeca do muzeów, że mogą iść. I obaczyć. Oddałbyś swoją szablę do muzeum? Nie, no ja żem swojej nie, ale... Jakby, wiesz, ile oni tam ich mają? Jak bywałem, że w muzeach, to widzionem ja. Szerpentynę. Ale masz piękny cygarek z tyłu. A jakże? Wielce on jest stary. I wielce ważne, się... Wiedziałam, przepraszam. I wielce tak. Się mnie podoba. Piszą, że jesteś prawdziwym szlachcicem. Jestem ja. Widzicie, że jeżeli zakupicie sobie herbarz, zwracam się do ciebie i twoich popleczników, to jest księgę z herbami i... Nie mów tak, błagam. Mów jak chcesz, tylko nie popleczników. Proszę cię. No, publika się znaczy. O, tak lepiej. Publika, jeżeli który z was ma herbarz, to jest tą księgę ze herbami wszelkimi, to może sprawdzić. Pytają się, czy znasz ród zwierzyńskich. Jest to jeden z pomniejszych. To znaczy?
Nigdy oni nie urośli do rangi magnaterii czy arystokracji. Dlaczego? Zawsze pozostawa, jeśli gdzie że się wybili, byli co najwyżej średnio zamożni. To nie jest źle. No, magnateria i ogólnie arystokracja. Dlaczego mnie to popleczniki tak słabo śmieszy? Nie wiem ja, nie wiem. A Czarneckich znasz ród? Czarneckich? Czarneccy czy Czartoryscy? Czarneckich. Od Stefana Czarnieckiego, tak? No, ich ród również nigdy do nie urósł do magnackiego. A Krzemińskich? Podobno jest ród już... Z tego co znam, to już większy trochę. Krzemińscy? No. A która odnoga i z którego województwa? Byli, oj, że... One są wszędzie. Byli, że ordynatami? O Jezu, ciężkie pytanie mi zadajesz, ale ja wiem, że to jest bardzo takie... No, zadajecie takie pytania. Nie, to ja zadałam pytanie, że Krzemińskie. Bo znam Krzemińskich i znam, że są we Francji, oni są wszędzie i... Raczej, powiem ja tak. Jest od groma nazwisk dzisiaj używanych, tylko że nie herbowych, bo ród wygasł. Bezpotomnie. Gdzieś wymarł. Ale to jaki? Przykładowo, ja jestem z jedynej odnogi zamojskich, która została się do dzisiaj. Odnogi? Odnogi czy od jednej nogi? Odnoga. Jednonogi. Jeśli ktoś się tam z twojej publiki zna, wie, że wielki Jan Zamoyski, mój zacny przodek, jego linia, ta z Zamościa, wygasła na sobie panie, tak zwanym Zamoyskim, a inne, które następnie chciały przejąć ordynację, również zwały się Zamoyskie, ale nie były z tej linii. Były już z inszych, pomniejszych, choć ordynacje je przejęły i wymierały. Ale to jest tłumaczenia na, myślę, godzin, myślę, 5 albo i 6. O cóż pytasz? Pytają, że ty pewnie w nocy szablą wojuje ze swymi poplecznikami. Szabelką ja macham od rana i o południu i przed wieczorem. 3 razy na dzień. Aha, rękę trzeba ćwiczyć, bo inaczej wyleci z niej wszystko, czego się nauczyła. A lewą czy prawą? Znaczy, jeżeli ktoś by się znał z twojej publiki, to wiedziałby, że szablą nie robi się całą ręką, tylko nadgarstkiem. To jest tak. Sam nadgarstek chodzi. Nie uderzasz z ręki, z łokcia. Sam nadgarstek pracuje. No siakra. No, waćpanna, to jak ja ciebie znajdę na ten YouTube? Zjadłbyś węża z jednym okiem, który pluje jadem? Nie. Takich... Dlaczego? Takich świństw nie jadam. Co jadasz? Z rana wielcem uwielbiam polewkę piwną. Wiesz, że co to? Bo my szlachta nie pijamy wody. Nie? Tak, bo udowodniono to lat temu 200, że jak pijesz wodę... No tym samochodem nie jeździsz, tylko koniem. To kijanki się robią w brzuchu od picia wody i trzeba je... jakimś zacnym miodem wypłukać. I tego pijemy tylko, takie wyśmienite trunki. Na co dzień wina raczej. Coś takiego lżejszego.
A kiedyś, że byłem w Gdańsku i w gospodzie, bo to nie była karczma, żem stanął, żem się napił i prawie, żem tego gospodarza kijami kazał obić, mówię, o Żydzie, parchu, żeś mnie tu wody dolał, co? Ha? A on mnie pokazuje butelczynę i mówi, że to wino jest za 20, chyba 2 polskie złote. Ja mówię, ty mnie takie pomyje lejesz? Chciałem go kijami odbić. Ale nie ubiłeś? Nie. Dlaczego? Bo mnie towarzystwo przykazało, abym tego nie robił. I takoż sam było, jak żem kiedyś był u Góroli. U tych chamów i wyzyskiwaczy. Nie cierpię ja ich. Takie grubianie. Nie lubię ja ich. Dlaczego? To jeden to konia tam jakoś tak ciągał i tak dalej. Co to tam męczą w tym, jak to się zwie, morskie oko, o. I chciałem go kijem zbić. A on mnie sądem straszył. Rozumiesz, waćpanna? Mnie, Polski. Mnie, polskiego szlachcica, chciał... Piłeś kakao kiedyś? Z kakaowca? Kawę? Nie, kakao. Próbowałem kiedy. Tak? Aha, tylko nie smakuje mnie to. Wyplułem. Ale rozumiesz, waćpanna, co mówię? I ten górski cham... Ja nie mogę się na tobie skupić, bo ta czepka mnie denerwuje. Patrzę cały czas w nią. Ten skuns, Jezus. Cóże? Ten skuns denerwuje mnie cały czas. Cóże skuns? Skupiam się tylko na tej czapce. Nie mogę się na tobie skupić. Musisz bo, ją zdjąć. Bo ona mnie uroka dodaje. Mogę się założyć o 10 zł, jak powiedziałeś o 5 zł, to powiem, że o 10 zł, że bez czapki wyglądasz przystojniej. Staro pewnie, ale przystojnie. Jestem ja po rycersku podgolony. Czupryna jeno u góry. Po szlachecku. Pokaż czuprynę. Nie mogę. Dlaczego? Nie mogę. Mówiłem ja ciebie, waćpanna, że... Ja... A teraz jesteś na służbie, nie musisz mieć, jesteś w domu, możesz zdjąć. Jestem polskim szlachcicem. Szlachca nie pracuje. Ściągaj tu czapkę. Nie rozumiesz, że nie mogę ja ściągnąć. Dlaczego? Bo jestem zasadystą. Sadystą, kurwa. Tak? Ściągaj tę czapkę. Posłuchaj, waćpanna. Już tak? Gadam z tobą więcej niż godzinę. Zasłużyłam, bo już mam taki mózg zryty przez ciebie, że zdejmuj tą czapkę. Nie ściągnę. A, albo... Ściągaj. Albo majta, albo czapka. Cóże? Hajdawery niby? Majtasy. Hajdawery niby, co? Tak. Normalnie tylko. Mnie to się zdaje, że kiedyś jeden towarzysz mnie powiedział trochę takie wulgarne co, ale rzekł mnie tak, że baba bez bolca dostaje... Pierdolce. Aha. Aha, to wyciągaj szablę. Mianować panna, musisz, że się trochę opanować... powściągnąć, że się. No to albo pokaż szablę, albo zdejmą tą czapkę. Nie pokażę mnie. Dlaczego? Tak ciężko zejść tam na dół, gdzieś tam ten i przyniesią? A na co ja mam tam schodzić? No albo pokazujesz szablę, albo zdejmujesz czapkę, wybieraj. A słuchaj, waćpanna, gdzie ciebie znaleźć można? Na szałapie. A na YouTubie? Można. Gdzie jesteś? Jakże się zwiesz, o. Juliet, okej. To się pisze przez J. Nie. Juliet? A napisz, że mnie tutaj. Ja sobie to wpiszę. I subskrypcję ciebie ustawię. No. Można, że to... O.
nosisz czapkę, czy nie? A na co ciebie to? No jestem ciekawa twojej czupryny. No masz za kola, czy nie masz za kola? Nie mam ja. Nie masz? No to udowodnij. Czekaj, że wać panna. Ile mam jeszcze czekać? Już to zgadam godzinę. Ja ciebie subskrypcję ostawiam. O. A cóż teraz widzi? U mnie? Zdejmuj no. Czapkę. Nie zdejmę ja. Zdejmuj czapkę. Nie zdejmę. Dlaczego? Jużem rzekł wcześniej. Zdejmuj ją, jesteś w domu, kultura. Jestem u siebie na kwaterze. To zdejmuj. Nie zdejmę ja. Przed nikim, żem jeszcze nie ściągnął. A przede mną zdejmiesz. Mam ja innego pomysłu. Inny pomysł, że mam. Zdejmę ja czapkę przed tobą przy naszym następnym spotkaniu. No, no, no. Ale żem cię podszedł, co? Coś za coś. A co ty mnie dasz w zamian? Marchewkę. Marchewkę? Marchewka to dla osła. A, wybaczaj, wać panna, nie chciałem przymówić. A, ja już wiem, czemuż ty to tak zagryzasz. Dlaczego? Bo to jest dla urody. Ponoć. Jakowe takie atomy ze marchewki dobrze, że wpływają na skórę. To bardzo dobrze. Uczyłem ja się tego. I takich przeróżnych związanych ze tym. Dlatego ja piję dużo wina, mioda pitnego, jem dużo mięsa. Jemy to, czego nam potrzeba. I pijemy. Czekaj. Piszesz, że gadam z szlachcicem. A komu, że piszę? Kochankowi. Masz, że gacha? O? Wiedziałem ja, że nie próżnujesz. A co mam na ciebie całą wieczność czekać? Całą wieczność? No. Ile mam na ciebie jeszcze czekać? Jakżem ze służby zrezygnuję, to zawitasz, że do mnie? Co? Zawitasz, że do mnie? A kota na kogo zostawię? Tego, sierściucha, znaczy się kota, możesz wziąć ze sobą. Ja ci dam sierściucha, patrz jak. No, kota. Ze sobą, a będziesz go karmił? Coś mu tam rzucę. Coś to znaczy? Jakieś dobre kąski po obiedzie. Ale ona jest wybredna, ona nie je takich rzeczy. Dzień, pół dnia nie poje i ona będzie... Ona je tylko sibę. A cóż to jest? Takie specjalne mięsko zrobione dla kota. Ona nawet kiełbasy... Ona je jedyną w kiełbasę kupioną w sklepie, którą ja sobie na kanapki kupuję. To są 6 plasterków za 8 zł. Ha. I ona ją uwielbia. A salami, jesz jakieś różne... Nie. Nie zje. Wiesz, co mnie najwięcej bawi? Jak ja czasami patrzę na chłopków... Dziękuję bardzo, Falen. Albo na drobnomieszczaństwo, że to wierzą w te wyśmienite produkty. Które to są? Nie wiem, ja wyrosłam na Ukrainie. Mhm. Ja wyrosłam na swoim mieście. Na mleku kozim i powiem ci, że było dużo smaczniej niż teraz. No.
Teraz rano wstawałam, babcia mi zostawiała kubek mleka, musiałam wypić świeżego, jeszcze ciepłego. Aha. Koziego. Ja, gdy byłem młodzianem jeszcze, to jest lat temu dużo, wiele, też miałem podobne prowadzenie. O. Też mleko, mięsiwo, duża tego wszystkiego, abym przyjadał. No i to dobrze, kiedyś to były zdrowe rzeczy, a teraz to kurde. Dzisiaj ja też jem zdrowo. Tak? Co jesz? Jak czegoś potrzebuję, ja i towarzystwo moje, które to na zamku służy Gniewskim, mówi, wiesz gdzie jest Gniew? Dawny zamek krzyżacki. Tam jestem na służbie, na Pomorzu. Może któryś z twojej publiki będzie wiedział, gdzie to jest. No. Nie wiem, Adasiek. I my, jeśli potrzebujemy czego dobrego, chociaż kasztelan nam zapewnia takowe specjały, żebym to trochę chłopów jest, że w okolicy zawsze pacholika się wyśle, aby nam jakiegoś dzika przyniósł i insze takie. Sarnina. Insze, to po ukraińsku insze. A, nie, po polskiemu. Po ukraińsku insze. Nie, po polsku. Coś innego. A to ze staropolszczyzny. No bo Ukraina powstała z czego? No to my stworzyliśmy Ukrainę. A wiesz, skąd jest nazwa Ukraina? Skąd? To była kraina u dołu Polski. Ukraina. A poza tym, tam nie mieszkały żadne Ukraińce czy insze takie. Dziękuję, Maciuś. My żeśmy... Buziaczki. Słuchaj no, dowiesz, że się trochę o swojej ojczyźnie. Ukraina to... A dlaczego mamy flagę niebieską, żółto-niebieską? Raczej niebiesko-żółtą. Niebiesko-żółtą, przepraszam. Zawsze mylę, tak samo jak czerwono-żółtą. Aha, a czekaj no, ja ciebie dokończę. To, że... Nie, odpowiedz mi na pytanie, jeżeli ty dowiesz w Ukrainie, to odpowiedz mi na pytanie. Czego niebiesko-żółta? Taka. A wiesz, jaką mieli wcześniej? Świętego Michała Archanioła. No dobra, ale na różowym tle. Pytanie, dlaczego niebiesko-żółta? A co mnie, że to obchodzi? Bo niebo jest niebieskie, a pola są żółte. O, typowo chamskie. Dlaczego chamskie? A, prostackie. No, ale powiem ja ciebie jak Ukraina, że powstała. Co prawda kiedyś było jakieś wielkie księstwo kijowskie, insze takie, jakaś tam Ruś. Ale prawdziwa kolonizacja Ukrainy to byli zbiegowie z Polski, z Litwy, z Rusi. Dobra, nie, ja nie chcę gadać o historii na lewie, bo to zaraz się czyli zacznie. Największa hołota na te tereny. Dobra, czyli... dobra, już, przestań, bo ja cię zaraz kipnę. Śmieję się. Obrażasz Ukrainę, obrażasz i mnie. Czemuż to? Jestem Ukrainką, jak to czemuż to? Przecie... Teraz w Polsce siedzisz. Masz obywatelstwo polskie. Skąd wiesz, że mam obywatelstwo polskie? Masz kartę? Ale skąd wiesz, dlaczego tak stwierdziłeś, że mam obywatelstwo polskie? No skoro siedzisz, że w Polsce, po polskiemu mówić umiesz, to musisz mieć obywatelstwo. Nie muszę mieć. Na logikę biorę. No jakoś inni umieją angielski, a aha, nie mają obywatelstwa. Aha. Czyli masz tą kartę całą. Och, nie powiedziałam tego. A wiesz, że jeżeli weźmiesz za męża Polaka, obywatelstwo dostajesz od razu? Nie. No. Dobrze ci będzie ze mną. Oj, wątpię. No, ale... Nie wiem ja, bo mówisz, że gacha masz. A to znaczy, gacha, że... Co to znaczy? No, kochanka.
Kiedyś gach się mówiło. No ty powiedz mi po polsku. Nie kiedyś, tylko teraz. No, znaczy się kochanka. No, mówisz, że masz kochanka. No, ale co tam? Wiesz. No, a... Nie zaszkodzi. A ja bym chciał cnotliwą. To nie ten adres. No. Pośmialimy, że się trochę. Co? Dałby ci szablon wymachiwał 3 razy na dzień. Nie chłop. A słuchaj no, przy naszym następnym spotkaniu no. Jeżeli twoje popleczniki będą chciały obaczyć moją szerpentynę, to zaprezentuję ją im. Dobra. Ale czapy nie ściągnę. Chyba, że pokażesz mi, że jesteś herbowa. Znaczy? Szlacheckiego urodzenia. No, jakowyś wypis. Wypis? Mogę ci nazwisko swoje powiedzieć. Kończy się na ski albo cki? Nie, na ky. A chcesz powiedzieć? Pentak. Ja wiem. Hmm. Ale powiem ci, że jestem jako jedyna. Zostałam. Znaczy prawie. Są, ale nie w Polsce. A na Ukrainie? Na Facebooku nie ma pentaków więcej. Na Ukrainie? No na Ukrainie są od Mati. Mati, dzięki za rajdzika. Buziaczki dla ciebie. No na Ukrainie też u siebie zostałam jedyna pęta. Cóż za Matin? Matin? Trzeci mój kochanek. Mam dużo kochanków. Mm. Dziękuję za rajdzika. Możesz tego jegomościa... Nie znam ja. Oni mówią, że cię znają. Którzy? No, Gocha i Jaca. Bzdura. Z takim pospólstwem się nie... Nigdy, że nie sprzysięgał. Aha. Niedobrze. Pewno jakieś kmioty. Mówią, że zaraz idzie po Excalibur. Szabel pisze, że idzie po Excalibur. Aha. Że twoja szabla nie wytrzyma. Aha. A powiedz mu, że nadaję mu rolę błazna, bo mnie rozbawił. Słyszałeś, Shadow? Za 3 złote walczyli. Jaca i Gocha z tobą walczyli za 3 złote. Krotochwile, że sobie tam robi ta, co? Co? Jakowe krotochwile sobie czynią, co? Znaczy... Śmieją, że się. Nie, oni na poważnie. A czekajże. Mówił, że... No. No. Mów, że ja będę z tobą rozmawiał, że... Ale muszę trochę czata przeczytać. W jakich latach się zatrzymałeś? Mój strój jest ze XVI i XVII wieku. Z końca XVI wieku właściwie pierwszy protoplasta zamojskich jest spisany po bitwie pod Płowcami z 1338, z tego co dobrze pamiętam. Jakoż też Sariusze mówiło się. Podróżuje w czasie ten typ, baby. Maciek. O. Ale mnie jegomości odwiedziło, co to ja ich znam. Znasz, że Dawidka 9226? A piszą, że ode mnie? A? A piszą, że ode mnie? Nie. Ja że znam takiego youtubera, o. Mój kochanek pisze, że myślę, że on do ciebie zarywa. Który? Aha. Ale mówię ci, że 10 dzieci to jest za dużo. No to 11. Shadow pozdrawia
Jegomość Stefan Stefan. Z takimi niekulturalnymi zwrotami winieneś być oćwiczony kijem. Tym biczem, co pokazywał. To nie jest bicz, tylko nachaj. Masz tygrysa na plecach? Co to za tygrys? Leopard. Leopard. Takie mam siedziszcze wyłożone. A po szlachecku na dzieci mówi się bękarty? Bękart to jest dziecię z nieprawego łoża. To jest pozamałżeńskie. No to 5 będę miała pozamałżeńskich, a 5 z tobą. A bękarty są z urodzenia wydziedziczone. W tobie samych dziewczynek narodzę. Wiesz co? Co? Chyba ja nie chcę mieć takiej żony. Albo nie. Zostawiam ja ciebie w niepewności do naszego następnego spotkania. O. I obaczym, czy będziesz równie gładko do następnego naszego spotkania uderzała do głowy. Z 15 jak będę miała kochanków. Wytrzymasz? Musisz się w kolejkę ustawić. No, ja w podwiki nie będę chodził. Wiesz, ja takich szlachciców to mam z 60. Z jaką ty szlachtą niby? 52 szlachty zaraz mam, rozumiesz? A to żadna szlachta. O, żebyś wiedział jeszcze jaka. No. Z całą że sympatią do publiki, ale wy żadna szlachta. Nie obrażam. Następnego naszego spotkania nie będzie. Prawda boli. No, tutaj. No, nie, tylko mówisz, że jesteś kulturalny, a widzisz, poniżasz ludzi. Jednak nie jest z ciebie szlachciec, bo nie potrafisz się zachować. Posłuchaj, wać panna. Nikogo nie obraziłem. Powiedziałem tylko... Wać panna. Wać pan. Nie mówiło wasz mość, wać pan. A ja mówię, wać panna, bo jestem grzecznie ułożony. A poza tym nie powiedziałem ja im nic niemiłego, tylko prawdziwego. Tak jakby oglądali cię sami rośli mężczyźni. Ja bym im powiedział, wy nie jesteście niscy, wy jesteście wysocy. Obraziłbym ich? Nie, bym im powiedział prawdę. I takoż ja im powiedział z urodzenia, jakoż jest. Dobra, dobra, szlachcic. Aha. Ja lecę dalej, bo już mój mózg nie wytrzyma napięcia, naprawdę. No. Już mi zaraz wybuchnie. Patrz panna, wielce miło było poznać. Wzajemnie, szlachcicu, panie. I co myślę? Winienem toast spełnić za ciebie. Jeszcze. Ja, za twoim zdrowie. Ja już nie mam jogurtu. I pomyślność. Zdrówko. Czekajże, muszę sobie trochę nalać. No i oczywiście za twą urodę. Tylko żebyś nie szła z tą urodą. Dziękuję za... Żebyś nie szła z tą urodą w stronę wiedźmy. Pamiętaj. O, powiedział. No, żebyś taka czorna się nie robiła i bielidłem jakowymś i węglikiem tak nie mazała. No. Zdrówko. Zdrowie twoje, gardło moje. O Boże. Bywaj wać panna. Nie upijem się. Pijesz się. Codziennie na wieczór tak pijam. A mówię ci, dobrze się potem śpi. A rano wstajesz jak młody bóg. No i dobrze. Dawać panna, bywajże w zdrowiu. Trzymaj się, miło porozmawiać. Mnie również.
O, widzę, teraz muszę trochę ja spojrzeć. Coście mnie tu napisali. Ale że tego dużo. Chyba nigdy tyle nie miał. O, Robert Kot. Prawdę rzeczesz. Julianna, wyśmienite jest imię. O, czołem. Jegomości. A to dobre, ten to mnie rozbawił. Poplecznik Julki. O. A właśnie, że napiszcie mnie, to są te... Te, co to niby walczyły ze mną. Bo tu widzę, coś o nich piszecie. Gocha i Jaca. To są jakieś Ukraińce, tak? A, jegomość Sowa God. Nie waść pam, tylko wać pam. Chyba, że zwracasz się do mnie jako waść. Wtedy jest prawidłowo. Jakaże cofka. O czym on pisze? Bosper 3. Co ja biorę? Przecie mówiłem, że na gładkość to jestem z urodzenia już, tak? Ale na insze witalności piję ja miody, wina. Dobrem takie trunki. Aha. Że co? Kto to są te parszywce? Gocha Jaca. Ukraińce jakieś. Znajdę ja. Sławek, Sławek. Nie obrażaj, że moich widzów, durniu. A jegomość Bosper. To jest strój szlachecki. I... Prawda to. Urodziłem ja się w parszywych czasach. Nawet mnie towarzystwo mówi, że nie w tych czasach się urodził. Nie lubię ja tych czasów. Jegomość Kot. Tak. Kiedyś we przyszłości trochę możemy porozmawiać, że chociaż nie wiem ja, czyli to będzie publikę interesować, że wywody notabene takich dziwnych osobliwości, person. A poza tym
Herbowy to jest od herb, przez samo H. Ten Sławek, Sławek, jesteś durniem. A poza tym poucza, bo jest wykształcony trochę i się dzieli trochę kulturą i wiedzą z inszymi. Aha. Tak. A jegomość panna Nowoczesna. Nie pomijam ja. Przeczytałem, że ładna, ale pusta. Ale pusta, bo młoda. Że nie udawaj. Że nie znasz gochy. Mówię, sprawdzę ja jutro, o kogo chodzi. Jakiegoże Jaruzelskiego? Kto niby nie zna? A? Ten Sławek cały, nie szukam ja tego, widziałeś, żebym ja o co kogo prosił, czy insze takie, jażem tu jest dla własnej przyjemności, niczego ja tu więcej nie chcę, a ty, muszę ja cię przyznać, masz wiele trocin we głowie. A Nowoczesna. Jakie dziecko nie zna Jaruzelskiego? O kim piszesz, że? Jegomość Bosper 3. Widzisz, ja przybywam z ludźmi, którzy, jakby ciebie to rzec, znają się na polityce. A tego Magikala, to ja żem słyszał o nim. Tak, to jest ten, co to tak pije i wyczynia różne tam rzeczy. O nim słyszał. Aha, i one u niego tam siedzą, te gochy. Jace, no teraz już rozumiem wszystko. Ja nie znałem ja tam wszelkich tych kmiotków, które tam siedzą ze nim. Ale o niem żem słyszał i tak. Słuchaj no, Nowoczesna. Jestem ja kulturalny. I odpowiedziałem ja jegomościowi wcześniej, że rozmowy o takich personach jak Jaruzelski, które to wielce kontrowersyjne są, ja wiem co mówię, które są, że wielce kontrowersyjne i insze historyczne postacie są tematem na dłuższą dywagację, ale nie wiem ja, czyli wiele publiki będzie chciało w tym wziąć że udział. Czy dwie osoby będą chciały, że o tym mówić, czyli 10, albo i jeszcze, że więcej. A poza tym, jeśli chodzi o mój wiek, to wyglądam znacznie młodziej niż li mam. I pewno bać panna nigdy byś, że nie powiedziała. Nie pisz, że tak niekulturalnie.
A ten Sławek, ty już idź do czorta. Będę miała ciebie ignorował, bo że ja się z zwykłym gmiotkiem. Potrafisz pisać tylko inwektywy, o których znaczeniu nie masz zielonego pojęcia. Ja żem cię nie zablokował. Ja cały czas widzę, co piszesz. A tego całego, jak on się tam zwie, odmoderowania czatem, nikogo żem jeszcze nie wybrał. Więc nikt cię nie poblokował. I nie użyj mnie. No, właśnie, że o to chodzi. Normalnie to tego Sławka, jakbym spotkał, to bym kazał kijami ćwiczyć. Ale ja wiem, że w tym internecie to wszyscy są tacy odważni i insze takie. A gdybym spotkał którego, nie musiałbym ja grozić. Kijem bym oćwiczył i na tym by się skończyła sprawa. A jeszcze panienka Nowoczesna, cały czas coś piszesz, czyli nie jesteś, że zablokowana we żaden sposób. U mnie nie masz żadnej, że cenzury. To bywaj. Tak, i do widzów się zwracam, bo ta Nowoczesna wielce mnie rozbawiła, że to wszystko ze kartki czytam. Bywaj. Imienia nie winienem ja zdradzać. Naprzód muszę ja wiedzieć, czyli ze szlachcicem mam do czynienia. Wtedy według zasady winienem mu się przedstawić i takoż rękę podać. W innym przypadku nie masz. Dlatego zdradzam ja tak, jak mówią na mnie. Mój przydomek to jest Sobiepan. Nie upłociłem ja się, wać panna. Myślę, że panienka Nowoczesna próbuje w jakiś sposób zirytować mnie. Ale ja już z takimi miałem też do czynienia trochę. Nikt cię zetąd nie wygania. Możesz, że być, tylko trochę kultury. Masz się odpowiednio prowadzić. Rozumiesz, że? A, patrzajcie, że jest godzina przed północkiem, a ja winienem na spoczynek, że iść. Mimo, że widza pewno dużo, że mam. Opatrzajcie, że 16. To, żem tyle chyba dawno nie miał. Panienko, powiedz, że mnie, skoro nadałaś sobie taki przydomek na tym, że czacie. Na tymże czacie. Bo była, że taka partia, która to do polskiego rządu się dostała,
Tylko, że w niej same durnie były, a te, co w tą partię wierzyły i tam różne takie manifestacje odbywali, to takoż sam durnie, po mojemu. Poza tym, któryś z was z mojej publiki spytał się mnie, PiS czy PO. Ja jestem ponad tym. Wy musicie zrozumieć, że tym krajem nie rządzi jedna partia czy druga. Oni się zmieniają zależnie od nastrojów, a rządzą służby. Nie mówię o jakichś masonach czy innych takich, co to się podaje. Zwykłe polskie służby, które nawet walczą między sobą. Dlatego pytałem waćpani, skoro Wiosen liczysz sobie 43 i pewną mężatką też jesteś, zatem waćpani. Dlatego, żem pytał, czy to od tej partii, czy nie. Spytał, że... Ja nie mówiłem, ile że mam Wiosen. A jeżeli w niektórych konwersacjach, żem sobie trochę pokolorował, podawałem różne daty, różną ilość Wiosen. Tylko dla śmiecha. No, patrzajcie, że to jest czort, a nie kot. Nie kusie. Aha. Zrozumiałem ja. Muszę ja udać się na spoczynek. Od rana mam ja obowiązki na zamku. To jest... No, jakżem z waćpanną Julią rozmawiał, mówiłem, że na przychówek wziąłem czorta. Znaczy się kota czornego jak diabeł. I teraz, że sam, że do mnie przyszedł. Czapki nie zdejmę. O, winienem zrobić jak ta cała reszta. Co to przeróżne takie wiwaty, że spełniają, co to, że tam tych subskrypcji trochę wbiją i cóż tam robią. Ja jak będzie powiedzmy milion subskrypcji, to zdejmę czapkę, o. Także wam powiem, tak na śmiechy. Nie jestem. Tak. Wszyscy pójdźmy, że na spoczynek, bo kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Waćpani chyba nie myślała, że ja we czapce ja śpię. Tak. Będę ja na spoczynek, że ruszał, a wam, że życzę wszystkiego, co dobre i jutro widzimy się o godzinie 20 i trochę możemy również, że porozmawiać. Bywajcie, że w zdrowiu.